Od 1 kwietnia ceny ciepła kupowanego w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej pójdą w górę. Największy odbiorca ciepła z miejskiej spółki, Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa, w porównaniu do roku ubiegłego zapłaci drożej o około 10-12%. Na podwyżkę ciepła złożyło się kilka przyczyn, w tym wzrost VAT-u. Od 1 stycznia na ciepło wzrósł VAT o 15%. Jest to rzecz niezależna od nas, wiadomo, no ale mieszkaniec musi za to zapłacić, jest doliczona na fakturze, więc to jest poza nami. Podwyżka nie dotknie wszystkich. Na tym samym poziomie jak w roku ubiegłym zapłacą mieszkańcy Starówki oraz ulic Słowackiego i Mickiewicza. Największy odbiorca Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wzrost cen w porównaniu do tamtego roku będzie na poziomie 10-12%. Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego pana prezesa Andrzeja Boleskiego na Hucie. Wzrost cen również w granicach 10-12%. Stare Miasto, czyli kotłownie gazowe i mieszkańcy przy parku ulica Słowackiego, ulica Mickiewicza, ceny bez zmian, są zagwarantowane ceny gazu do końca roku, więc ceny dla nich się nie zmienią. Trochę więcej wzrośnie cena dla około 300 mieszkańców ulicy Maciejowskiego, którzy mają indywidualne ciepłomierze. Dla około 300 mieszkańców tutaj na Nowym Mieście przy ulicy Maciejowskiego, którzy mają indywidualne ciepłomierze i którzy rozliczają się z faktycznego zużycia, tu wzrost cen będzie w granicach 30%. Kolejnym podniesionym przez prezesa Biniendę argumentem, który spowodował podwyżkę cen ciepła, był wzrost cen węgla i gazu. Tak niska podwyżka cen ciepła to sukces PEC, stwierdził prezes miejskiej spółki. Wzrost cen w granicach 10-20% uważam, że no, jest to w jakiś sposób sukcesem dla przedsiębiorstwa. Jerzy Strzyż, STV Info.